Siema, tutaj Spartiatix, czekajcie, włączę muzykę. A dzisiaj gramy sobie nowym skinem do naszego ukochanego branda, także Iron Man, prawie jak Iron Man, trzeba przyznać. Naprawdę mega skinek, strasznie mi się podoba. No Iron Manik, jak nic, mega. Także nowy skinek do branda, także zachęcam do zostawienia oceny pod tym filmem, żeby no, ludzie, którzy grają brandem, zobaczyli sobie, jaki idealny skin dla każdego OTP branda wchodzi. Chyba najlepszy skin do branda, jaki wyszedł. Zombie brand jest fajny, ale ten... O kurde. Czat się wita, Meser, Mateusz, czekaj, kiedy ty? Alajko, Paweł Ćwiećkowski, chyba to źle przeczytałem. Kwebu, Ku, Thompson, Shotter. Thompson, Shotter. Dominik, Rudzik, 12, Wom, Kola. Dobra, panowie, jest spam za duży. Także... zachęcam do zostawienia oceny i zostawienia suba na kanale, jeżeli was interesuje League of Legends. Co, Kessim, wziąłeś? A nowy skin do branda wchodzi. Taki Iron Man. Także tak wygląda Iron Man. Pokażę wam tego, jak on tańczy itp. itd. Także no. Zapraszam w ogóle na live, jeżeli macie, jeżeli chcecie Urfa sobie poglądać, bo sporo Urfa gramy. Także tyle. Ale to może powiem więcej w filmie od Urfa. Takie ma te reakcje. No w sumie normalne. Ten skin nie jest legendarny, więc ma normalne reakcje, ale strasznie ładny jest. Chciałbym chroma skina do niego, czerwono-żółtego. Ja pierdziela, Iron Manik, jak nic. Dobra, nie wiem jak się gra bradnem w tą grę, ale powinno być fajnie. Także mamy 200 pingów. Kto to taki, no? Iron Manik. Nie no, strasznie mi się podoba ten skin. Jeden z najlepszych ostatnio wyszedł chyba. Karol Nowak dał na goli brodę trzeciego. Dziękuję za donate. 00 ZTU zajebiście z i ogląda odcinki z Nosejem. Jestem za tym, żebyście nagrywali razem. Jasne, jasne. Ja tak samo jestem za tym. Wielkie dzięki za donate. Kabarecik dla ciebie. Podobno E zmienili brandowi. Zobaczymy to w tej grze. Wezmę sobie Q. Bardzo dziękuję za tego donate oczywiście. Ja pierdzielę, 200 pinga się ciężko gra, ale jedyna dobra rzecz jest taka, że większość graczy też ma 200 pinga. O kurde. Nie trafiłem go chyba nawet z W, ale dobra, nieważne. Powinienem chyba grać z Ignite'em, bo już by nie żyła. Co ona robi? The fuck? O kurde, szmato, padniesz chyba, co? No nie padło, gówno. Czekajcie, ja to teoretycznie zabiję to na W, nie? Ale w praktyce ona może uniknąć to gówno. Maksuję W, jak mi się wydaje, że powinno się maksować W. Serio? Nie padniesz? No musiałem to zrobić, panowie, musiałem. Ktoś, master może iść? Dobra, zostaje. Mastera. Mastera może zjadę. Kurde, myślałem, że padną te moby. Miniony w sumie. Dobra, znaczy wydaje mi się, że ona ma pinga jeszcze więcej niż ja, także jest to ciekawe. Dobra, także mam first blooda przynajmniej. Witam cały czat, sporo osób się zebrało. Nie, do 5 nad ranem nie będę robił live'a, meser. Za ciężkie by to było. Myślę, jaki item, chyba Roa się leci na brandzie, nie? Także weźmiemy sobie Road of Ages. To się chyba tak wymawia, nawet nie wiem. Wydaje mi się, że ona ma albo dużo pinga, albo jest, nie wiem, jakimś gównem. No nie ma, ona nie widzi tego? Czy ona ma milion pinga, czy mi się wydaje? Czy bejty to są jakieś, że master tu przyjdzie zaraz, ale ma jeszcze więcej pingu od niej? Ja pierdzielę. No nie, nie wiem co to jest, ale uważa, że skinek piękny, także don't care. Dajcie sobie to. Kurde. Ona ma tylko longsworda. Dobrze,
czyli tym... Co nagra za gówno straszne? Ma 17 hitów, ja mam 20 przecież. Zacznę nagrywać na YouTube i napiszę do Riotu konto PBE. Mi nie dali konta na PBE, dlatego że nagrywam na YouTubie. To konto jest stare jak PBE. To jest od praktycznie, chyba od pierwszego sezonu jest to konto, albo od drugiego. Bo no wtedy z kolegą graliśmy i no i od tamtego, z tamtych czasów jest to konto. Wtedy PBE rozdawali każdemu. Znaczy wtedy to bardzo mało graliśmy w Taugalola i rankedów chyba w ogóle, co? No. Kto łażo? Ja, tam są łabędzie chyba, czy gęsi. Papawie, racja. To ładnie. O kurde, co to gwiazd? Wysadzę ją. Spoko nawet. W sensie dwa, jeden za jeden. Nie, znaczy w walce 2-1 chyba całkiem spoko, nie? To jest normalna gra, po tej grze gramy sobie Urfa, panowie. Wytrwy to jest Urfici managera. No Riot uznał, że Urfa znerfi, także tak teraz Urf wygląda, panowie. Ludzie, naprawdę, dajcie się bejtować. Widzieliście już tak w ogóle, a to sobie po tej gierce. A właśnie, miałem wam rekord pokazać, to po gierce wam pokażę. Duża kolejka na Lutza. Sprawdzę, jak chcesz. 50 luców w kolejce, także w ciągu półtorej godziny wszystkie lucy się pokażą. Także kto da luca teraz, to się pojawi prawdopodobnie wasz luc o... której? O 12 w nocy. Około. Całkiem ładnie puszuje tym brandem. W sumie brand zawsze dobrze puszował. Ale bardzo mi się podobają animacje i skille na tym czempionie. Najbardziej mi się podoba ten wygląd. Szkoda, że jest różowy, ale czerwono-żółty będzie wyglądał jak Iron Man. Ja pierdzielę, no ja już na to czekam mocno. Czekam mocno tego. Deathfire Toucha powinienem grać, tak w ogóle. Ale nie gram. Dobrze. Kurde, nic nie zadało. Ała. O kurde, nie! Niemożliwe! Niemożliwe! O kurde! To dobra, udawajmy, że tej akcji nie było, dobra? Udawajmy, proszę was. Tym razem proszę was o trochę udawania. Ja pierdzie. No właśnie, chciałbym Bartek, żeby były czerwono-żółtych ten skin. Mal za Venami jest? O kurde, jasne, pokażę, tylko zobaczę go w tym. Jasne, jasne, bo Mal za Hard też dostał tego i ZX, także za chwilę go pokażę. Mal za... nie będę innych czempionów nagrywał tego skina, tylko ten mi się w sumie podoba. Reszta jest ok, ale wydaje mi się, że no nie wiem, ja nagrywam z PBS skiny, które mi się naprawdę podobają, albo postacie, które dostają tego skina, nagrywam. Szkoda, że Yasuo ostatecznie nie nagrałem wtedy, ale już trudno. Także Malzahara pokaże, jak się pokaże na mapie Pajac Challenge. Dozbieramy do Roa i wypieprzam stąd. Wydaje mi się, że Master się tu czai, bo ona tak jakoś zaczęła grać. Na serio gra pod jakiegoś bajta. A jeszcze Hekarim dostał tego. A właśnie, Hekarima też bym tu nagrał. Kurde. Jeszcze Hekarima prawdopodobnie tu nagram, panowie. Zapomniałem o tym Hekarimie, a Hekarim tutaj mi się bardzo podoba. Także prawdopodobnie jeszcze Hekarima sobie nagram, ale nie wiem czy dzisiaj. Jak ja gówno gram. Ładnie. W ogóle ten skin do Mastera Cosmic Blade to jest chyba też jeden z najlepszych skinów.
Sorry, Marko, ale many nie mam nic. Nie miałem many, żeby ci pomóc, niestety. Chciałbym tego chroma skina żółto-czerwonego. Twój Hekary mi kiedy będzie MSR? Właśnie nie wiem, bo teraz będę nagrywał tego Hekarima nowego skina. Znaczy nie teraz, ale ogólnie będę nagrywał. Więc nie wiem, kiedy nagram twojego. W sensie, co go dostałem od ciebie. Zobaczymy jeszcze. Idę na Infernala, bo prawdopodobnie stoi i tam Master go robi. A, nie robi go. A Malzahar nowy skin, taki. Też ładny bardzo. Ładniejszy niż mi się, niż kojarzyłem. Kurde, on ma już tego? O kurde, panowie! Serio, gościu. Serio. Najgorsze R naszych czasów. Także ero. Słapa z botlane'em. Znaczy nie widziałem jeszcze nigdy słapa z botlane'em. Z midem, ale dobra, zrobimy. Z widzami. A nie, z topem, dobra. To się dziwiłem właśnie, a zapomniałem, że on jest na topie, bo nie wiem, że już się przyzwyczaiłem strasznie na rankedach, że tak jest. Już ta topa będzie chyba przyjemniej. W sensie nie będzie przyjemniej, bo ta Riven jest gównem. Dobra. 5-0 Malzahar, także dobra, muszę się nafidować. Omega skład skinem trzeba wygrać? Nie, wystarczy zwykłym skinem wygrać i się ma tego tokena. Chciałbym złapać jakoś tą Riven. Kurde. Straciłem trochę farmy. Mam troszeczkę więcej farmy od niej, ale to jest dosyć mało. Strasznie słabo tego ganka zrobiłem na bocie. Byli na mnie warda, dlatego. Gdyby nie mieli tego warda, może by to jakoś pykło. Czy ona się nie chce jakoś bić, niestety. Boję się tego mastera. Bo się chłop widnął i biega po mapie i zabija. To go troszeczkę popieprzyło chyba. Kurde, ale to się pali chyba, dopali? Pal się, koniu, dobrze. Morello teraz polecę. Albo maskę. Wydaje mi się, że Morello dla cooldownów, a potem maskę. Nie wiem, czy Roa ogólnie było dobrym itemem. To ja się zastanawiam. Serio, nie trafię żadnym skillem tej szmaty. Kurde. Masz mało HP tym fizem, niestety. Trzeba uważać. Boję się tego mastera, że tu przypieprzy gość. Ma 5-0. Dobra, powinienem ją zdać. O kurde! A, Hex Drinker! Ho, ho, ho! No tak, Hex Drinkerek, zapomniałbym o ulubionym itemku na wszystkich magów. O kurde, padłem. Yeah, Tokio, nienawiść. Mógłbym to spróbować ugrać teoretycznie. No, tu warda. Się gościa chyba nie da zabić. O kurde. Ej, nie zastunował? Ej! Dobra, na pa. Serio heal? Serio heal? O kurde! Co uważać? Czekam na W, czekam na W. Nie będzie już biegła tu niestety. Zgranie bogów! Elo. To się zgraliśmy z chłopem. Ładnie. Ładnie się zgraliśmy z tym blitzem. Jakimś cudem. Nie wiedziałem, że on wyczyta moje myśli, a wyczytał. Ładnie. Wyczytał moje myśli. Elo Sparta, elo. Nie wiem, czy E to zmienili. Mieli zmienić E, coś tam czat pisał, a nie widzę, żeby było zmienione w jakimkolwiek stopniu.
tym. Mogłem buta polecieć teoretycznie. Na razie mam 3,2 i 90 farmy. Nie jest źle, a niby. Także team sobie nie radzi na tego Marzahara. Niestety. Jest nowa misja w LoL. Trzeba wygrać jakimś Omega Squad skinem i dostajesz Omega Token. Ja dostałem Omega Token bez żadnego skina Omega. Wystarczy po prostu wygrać grę. Jak mi się wydaje. Znaczy ja dostałem token za wygranie gry po prostu. Z blue to ja mogę napieprzać. No boję się tego mastera, bo ja go nie trafię z killami, on jest za szybki. A ładnie. A, myślałem, że to first turret. Lipa. Falsi koń. Idziemy. Wjazd w niego? No nie jestem pewny, on ma 6-0 i 2 itemki. Ja mam jeden dopiero. Tu chodź. Albo dobra, idę. Chodźcie. Kurde, lej go gnarem. Co ty masz za itemy? A, Black Cleavera jeszcze nie masz. Niezbyt dobrze. O kurde! Był ładny ten Blitzcrank. Ej, Blitzcrank dobrze gra, mógłby pójść full AP, to byśmy mieli większe szanse na wygraną. To mi się wydaje. Postawię tu Warda, może tu Master być. Master jest tutaj. Czekaj. Kurde, myślałem, że Lux tu przyjdzie. No lipa. Całkiem sporo zadałem. Chodź może tutaj. Jeżeli wypieprzę full combo w tego mastera, to chyba umrze, nie? Gdzie ten master? Jest chyba w dżungli, znaczy w krzaku się schował. Nie ma go. Nie wiem, gdzie on uciekł. A, Podolski poszedł. Wiem, pisał, że pójdzie. Podolski pisał, że pójdzie dzisiaj wcześniej, także no problemo dla niego. Wszystkie donaty czyta Iwona? Wszystkie od 3 zł siada wysyłać i wszystkie czyta. Tak ustawiłem. Czyli nie dało się chyba tego progu zmniejszyć. Więc. Ale po prostu nie chciałbym tego zmniejszyć, bo jeszcze jakieś troll donaty byłyby już takie kompletne. Dobrze. Ładnie ten Blitzcrank gra. Kurde, gościu gra dobrą gierkę według mnie. Najlepszą tutaj z widzów. To mi się wydaje, nie wiem. Po prostu może akurat podchodzi gierka mi z nim. Nie wiem, ale dobrze gra po prostu. Chodź tutaj. Witam wszystkich na live tak w ogóle. Sporo osób się zebrało. Po tej grze gramy Urfa, jeżeli kogoś to interesuje. Nie, chodź tędy. Chodź tędy, bo cię zabiją. Ja bym zrobił jechankę. Dobra, umarł. Ładnie, no. Wiem tak, Blitz. Good job, man. Good job. Caitlyn też ładnie wygra. Dobrze. No niestety temu Fizzowi nie podchodzi gierka, ale no nie, znaczy przejmuje się tym aż tak, na szczęście. Dobra. Zabijam ją. To było tak gówniane. O! Caitlyn ją zabiła, wydaje mi się. Znaczy ja nie zrobiłem obrażeń, więc wiem, że ja nie zabiłem. Jezus Maria, trochę za dużo robią te chłopy. W sensie Malzahar jest nafidowany za dużo. I ładny build zrobił, ten taki, co go rozpruwałem.
Ty w Custom Enemy, no to... Aha, czyli tak to działa, czyli to jest ta zmiana na tym Malzaharze? Na tym Brandzie? Jeśli użyjesz E na cel, który się nie pali, to odnawia się CD, właśnie widzę. Ale to jest na miniona albo monstera, nie na cel, czyli nie na bohatera. Widzicie? To nie działa na bohaterów, gówno. To słabe dosyć. Daję slow. Kurde, wydaje się slow kogoś. O kurde, ja sporo robię. Dobra. Gonimy. O kurde. Ale on ma też pinga tutaj chłop, tak się nie dziwię, że... A i tak dobrze gra jak na taki ping tym gówniakiem. O jaszu. Złociaszu. Myślę jak tu podejść tych typków, ale ten kurde jest... Master ma się 200 parę. Dziękuję Maś. Masło, tak? To tak nie będziesz masło jakoś. Masło dał na goli brodę trzeciego. 00 ZTL Elosparta. Na PBE dodali te ramki nowe, jak ktoś ma skino. Czemu ty nie masz takiej ramki, Dazi, to wyłaczyć? Nie wiem. Nie włączyli chyba jeszcze tego. Kabarecik dla ciebie. Nie włączyli chyba jeszcze tych ramek w takim razie, bo ja nawet nie ma splash arta jeszcze do tych skinów. Są takie świeże. One wyszły kiedy? Wczoraj? Te skiny. Ten gość pięknie gra. No uwielbiam chłopu. Ładnie. Dobra. No, mamy dobre combo, powiem tak, więc z tym kombem da się sporo tu zrobić. A Brandzik jest ogólnie silną postacią w teamfightach, bardzo silny w teamfightach jest, także jeżeli będziemy próbować teamfighty robić, to wydaje mi się, że jest szansa spora do wygrania tej gierki. Także no, wystarczy. Zobaczymy, czy ten cooldown działa. Tak, zmniejsza się do 3. Ale czy to jest dobre? Co mi daje to, że użyję na miniona? Myślę, no co, do dżungli mam ten brand, czy jak? Nie wiem, co oni planują wprowadzić. Malzaharam mam skina jeszcze nagrać? No raczej nie. Jak ja na hita wysadzam typa? Razem z tym bliskrankiem oczywiście, ale... No, hitek jeden i gościu leży. Kurde, ten Malzaharek. Ten Malzahar jest straszny. Użył erki, no nie wiem, czy mi się wydaje. Czekajcie. Maskę sobie zrobił już. Nie, dobra, sobie cofnę po maskę. Mam pomysł. Blow robi rajdy na streamach, to poproszę, żeby zrobił rajda i będziesz 100 subów na kanale. Mam Blowek, czy jak to się mówi, nie ma 100 tysięcy ludzi, a nawet nie ma 60 tysięcy ludzi na live, żeby 100 tysięcy dobić. Ma po 4 tysiące ludzi na live, także po 10 chyba, nie jestem pewien, może po 10? Nie wiem, nie. Ja raz jak u niego byłem, to miał 4, ale może to był początek po prostu. Wreszcie w brązowych jesteś, gratuluję, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze jest, Jelbu. Piękny push, naprawdę. Push tym postaciom. Chodźcie na Drake'a, mamy junglera. A, Fizz jest na dżungli, nawet nie zauważyłem. Aha, tak się przyzwyczaiłem, że na PBE gram Urfa, że się dziwię, czemu mamy junglera, wiecie? Chodźcie, chodźcie. Całkiem sporo robię tym kombem. Nie wiem, czy oni planują zrobić junglera z tego typu, czy co. Nie, panowie, znaczy mamy chyba innych widzów, wydaje mi się, niż ja i Blowek. Wolę, żeby tak zostało, w sumie nie wiem. W sensie mamy inny target, znaczy LOL jest targetowany niby do każdego, ale... Nie wiem, ludzie, którzy oglądają Blowka, jak zobaczą mój zepsuty łódzki humor, mogą się... mogą być zdegustowani, także nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mamy inny humor. O kurde, jak mnie wysadził ten typ.
Myślę, że mamy inny humor. Nie wiem. Także wiecie, no jak ludzie przyszliby od Blowka i by zobaczyli mnie, takiego zepsutego łódzkiego lumpa, wiecie o co chodzi, co gada gówno, dupa, co trzecie słowo, no to by uznali, nie, subskrypcję dam tylko, bo Blowek chce, ale filmów nie będę oglądał. Tak to działa chyba. Także no. Nie, nie, co ty robisz? To broń, po co się będziesz bijał? Chyba, powiem tak, to było idiotyczne. Znaczy nie wiem, czy on mówił, jaką miał dywizję, ale jeżeli on mówił, że ma platynę, to nie ma platyny. Było idiotyczne. Co? Jedną tylko? Dziwne, mam jedną sarnę. No, śmieszne. Serio? To jak pies jakiś. Gold i lagi? Każdy z nas ma tu lagi, więc wiesz. Kurde. A, umarł ten. Ale co zrobić. Każdy z nas ma tu lagi, ale no. Ten fiz. Znaczy, powiem tak, co mają lagi? Do tej wbity. Co zrobiłeś? Znaczy nic no. Chyba, że masz 5000 pingu i myślałeś, że gościu był sam. Wtedy jesteś usprawiedliwiony. Caitlyn ładnie gra i Lidz gra. Jabba the Hutt też średnio, ale Jabba the Hutt. Raz mu gierka podejdzie, raz nie no. Panowie, po co mi rajdy od tych wielkich youtuberów? W sensie, ten kanał się rozwija. Dzięki mnie, więc po co mam potem się cieszyć, że nie wiem, zrajdował mnie gość, który ma 1000000 subskrypcji, dał mi 10k subów i co z tego. Ten kanał się rozwija w takim tempie ostatnio jak kanały i ma taki przyrost jak kanały dużych youtuberów, więc po co mam się potem, wiecie, o, przyjdzie taki, wiecie, gościu i ho ho, Sportiotix, a wiesz, że to dzięki mnie masz te subskrypcje, a wiesz o tym, ziomuś, wiesz o co chodzi, tam wiesz, nagraj o mnie filmik, bo ostatnio reklamowałem stronkę, która okrada, no ale wiesz, nagraj o mnie filmik, powiedz dobre słówko, wiesz, za tego rajda kiedyś, wiesz o co chodzi, bo wiesz, gdyby nie ja, to byś nie istniał. Ja co z tego, że nagrałem filmik od strony, która okrada ludzi? Ty do mnie, o mnie dobre słówko powiesz, bo jeszcze nic nie reklamowałeś. Uwierzą ci. Chłopie. Po co mi to, panowie? Ten kanał, ja się dobrze czuję z taką ilością widzów. Jakby przyszli tutaj 10 tysięcy ludzi od Minecrafta, to po co mi? I tyle. Jakiś śmieszek ze mnie. Oczywiście to żarcik taki, no. O kurde. Panowie, no. Znaczy, jakby mi gościu zrobił rajda jakiś, kto ma 2 miliony subów, to ja bym... O kurde. Zapomniałem, że mają Riven. Jakby mi jakiś gościu zrobił rajda, który ma 1000000 subów, to ja bym się nie czuł jakoś tak, że dzięki niemu ten kanał w ogóle istnieje. Nic bym z tego nie zrobił, nie nagrałbym o nim filmu, że jest super gościem, ani nic. Cieszyłbym się, że mnie zrajdował jako youtuber inny, ale co z tego, nic. Tyle. To była taka przesada oczywiście, to był żart. Widzę wybór. Nie przeczytam tego. Bubryn, nie przeczytam tego. To jest ofensywne. Za mocno. Nie. Jak mi PewDiePie to zrobił, ale PewDiePie to jest trochę inna osoba. Ciężko go porównać do jakiegokolwiek youtubera. Poza tym humor PewDiePie nie jest raczej dla ludzi, którzy grają w Minecrafta, więc... Co to ma do tego? PewDiePie raczej nie ma humoru ludzi typowych tych youtuberów. Dobra, triple kill.
O kurde, jednak nie. O kurde, jak wysadził! Bez Deathblade'a działa. My się chyba nie oglądaliście PewDiePie'a. Tylko znacie go z tego, że ma 50 milionów subów. No. No ale PewDiePie super gość, jak dla mnie. W sensie dużo na pewno wie o YouTubie bardzo. To już to widać po prostu. No, ma 50 milionów subów, no to musi coś wiedzieć. Na pewno wie 40 milionów razy więcej niż ja, więc żeby nie było. Dobra, tyle z tej gierki. Znaczy tu chodziło też głównie o to, że pokażę wam tego skinka. Trochę się zagadałem niepotrzebnie. Ale no, skinek Iron Man, tyle. Kawalecik dla was, zostawcie ocenę, suba. I zapraszam na live'y.